będzie unboxing. Ciekawe, co to może być. Zaraz zobaczymy. Narzędzie ostre. Żeby nie rozerżnąć czegoś. Delikatnie. Patrzmy. Narzędzie ostre należy schować. O, taki coś. Ale siedzi. No, bardzo osobnie. Co tutaj mamy? 104 gałędni tutaj, no, pakę. Jarlis, oidaj, r, cyfra. Aha. Dobra, to pomijamy. I patrzmy, co tutaj będzie. Zaklejone gdzieś? Nie. No niemożliwe. Aha, no to tak. By się fizyczny wziął, by zaraz ubrwał. No, pochodziłem 15 minut po śniegu w rakach i mi się w ogóle spodobały. Spodobał mi się gadżet Petzl Vasak. Uniwersalne raki. Zaraz tutaj zobaczymy. Także jak nic, w tym roku szykuje się akcja prekestulen zimą. Aha, i to sobie tutaj można wyregulować jakoś, tak? Tutaj sobie, aha, tutaj się zapina i no spoko. Jeden. Mają ważyć dwie sztuki. 810 gram deklarował producent. Petzl. No fajna w ogóle firma, lubię. Karabinki mają fajne. Takie latarki na przykład. A co, nie wyciągnę palucha? No. To jakieś ma być takie chyba specjalistyczne, żeby się do tego śnieg nie kleił. To jest jakiś taki materiał. No to będę musiał sobie pewno jakoś tutaj ten wyregulować. Jakoś to się tu pewno dzieje. O, i to się nawet dzieje bez obsługi żadnym kluczykiem. Zajebiście. Znaczy obstrukcję będzie przeczytać jeszcze, ale wygląda to tak, że tutaj jest regulacja na tym. No to jest w ogóle rewelka i na bok przekładane. Sztos. No. Fajne. Jeszcze raz, jaki to jest ten model. Co oni tutaj chcą? Były na razie krzaczki. Cała obstrukcja. Dobra, to tutaj mamy tę obstrukcję i to wszystko. Vasak, tak, Vasak, no to może. Nie pozostaje chyba nic innego, jakie zaraz przymierzyć do butów. Tak. I cyk, jednak się należało zapoznać z instrukcją obsługi, bo nie pamiętam, jak te paski mają być, ale są na styk, tak zwany. O, zabrałem tutaj tego. Są na tak zwany styk, a ja mam płetwę. Proszę ja was, jak się tutaj dowiem. Jeszcze już może być, że się nie dowiem. 42. To jest ten but. No to te Vasaki tak weszły tutaj na styk. No, także misja prekestulen najprawdopodobniej mnie nie minie. Siedzą dobrze na tych butach, także powinno być, myślę, ok. No, ale są już rozwinięte na maksimum. Ale w sumie spoko, bo one dalej będą pasować jeszcze do innych butów, takich tutaj z tymi zakliknięciami rozmaitymi. Także myślę, że produkt jest, będzie ok. Zobaczymy, jak to będzie w trakcie łażenia. O, tu sobie jeszcze troszkę siadło, więc ewentualnie można go jeszcze dociągnąć, no ale to nie będę łaził po chałupie, bo troszkę by się pewno parkiet mógł zdewastować. No, ale no i teraz mogę jeszcze bardziej soczystego kopa komuś zasadzić, jak mnie wnerwi z takim tym wąsem. No, nie, fajne. Fajne, w ogóle chwila, moment. Raczki takie za normalnie 100. Trzeba będzie zobaczyć na to, bo takie coś też się może przydać. A za normalnie 4 dyszki to chyba warto. No, jeszcze. Tak. Ale nie ma żadnego utui ani nic. A buty la Sportiva. Nie pamiętam modelu. Z Vibramem. No, ale będzie dobrze. Będzie działać. A będą kolejne unboxingi. Unboxingi się znaczy w przyszłym tygodniu. To w sumie śmiesznie wyszło, bo wczoraj trochę śniegu spadło, a tu już normalnie raki są, ale nie, no były wcześniej zamówione. No fajna rzecz, no ja lubię gadżety i tego typu w ogóle tematy, także to będzie na pewno. Aha, tu jest jeszcze regulacja, no jeszcze tą instrukcję pewno będzie trzeba przeczytać, żeby nie być takim strasznym ignorantem. No także w góry w zimie można iść jeszcze, ewentualnie jakbym fazę złapał, to do patriarchów będzie się trzeba zwrócić. Oczekany. Ale tutaj fajny ten system w ogóle luzowania paska. O, pyk, jest takim fajnym uchwytem, żeby to można było w rękawiczkach złapać. No ale no raczej nie było co oczekiwać, że Petzl będzie robił jakąś lipę. Zapłacone za to 1100 koron. O ile dobrze pamiętam, może w pudełku tam gdzieś jest faktura. No, także poszanować i na lata. Raki. A ciekawe, czy zimują? To jeszcze jak tu jestem, że tak powiem, ze sprzętem nagrywającym, to mała aktualizacja ogródka. Poziomki już strasznie wyliniałem, mówiłem wyrzucić, ale nie, bo jeszcze tam była poziomka. Ale patrzcie, ale i faktycznie jest. Poziomeczka. No ale to już raczej ostatnio, więcej się już tu nic nie wykoci. Pomidory ostatnio wyleciały, tutaj jeszcze 2 sztuki, a nawet ten trzeci, ale to w ogóle to jest won. Szczypior, sałata już idzie dobrze, także sałatce zaraz będzie trzeba czapkę ściągnąć. Bazylia też chwast inwazyjny, dość mocno. Tutaj też się coś dzieje z kolendrą i pomidor jeden tam już też się uruchamia. A jest jeszcze jedna fajna rzecz, co wam pokażę. U nas już przygotowania do świąt i takie bombki tutaj na choinkę właśnie szykujemy. Nie, żartuję. Schabik się tutaj suszy w pończochach. Najpierw 2 doby w cukrze, później 2 doby w soli, później doba w czosnku i w przyprawy go trutnia i sobie tutaj tak dynda. 2 tygodnie pewno minimum. Chociaż zobaczymy, on to może choć ile wisieć. Schab suszony, dojrzewający. To jeszcze taki update. O panie, jak buchło. Chlebek. No i co? Chlebek mi rósł normalnie pół godziny z zegarkiem w ręce. Zaparowało. A jednak jeszcze poprawka. Ja dzisiaj się nie przygotowałem. No ale to unboxing jest, a nie żadna ta recka, bo się okazuje, że tutaj muszą pozostać w ogóle wolne te wolne przestrzenie między. A czy wolne przestrzenie muszą być luźne, że niby nie można zapinać tutaj na sam koniec, ale że właśnie trzeba korzystać tutaj z tego miejsca, tylko może być po prostu rak tutaj i wtedy to sobie można skrócić tak, żeby to nie było tutaj na samym końcu. No okej, no ale to kwestia, że tak powiem, ustawienia i regulacji. No, bo później będzie, że się nie zna i nagadał. Ale to niby unboxing. Dopiero powiem, jak się przespaceruje, co to za sprzęt, ale na pewno dobry. Zresztą to już mówiłem.